Co to w dupa jest? Co ty mi wysłałeś, Kłęku? Ty to widzicie? Co to jest za kanał? W sensie to jest ten, co daje. Ale o co tu chodzi? Co za tytuły? Czym jest Matrix? Dobra, czekaj, co to jest? Bo ja myślałem, że to AI filmiki, życie poza Matrixem, tego co mówił, że ktoś się na niego zesrał, tak? Czym jest Przepraszam, Matrix? Quinto. Jesteśmy niewolnikami. Wszyscy. Ja jestem, wy jesteście. Każda osoba w tym systemie, nieważne czy ma więcej kasy czy mniej, jest niewolnikiem. Egi, Ci, co odejdź. mają więcej pieniędzy, więcej zasobów, być może są mniejszymi, ale ogólnie ta planeta jest zniewolona Poważny. przez bardzo małą grupkę ludzi, którzy kontrolują Ile? nas wszystkich. I tym jest po prostu Matrix. Matrix to jest uświadomienie sobie, że jesteśmy w systemie. Systemie, który jest kontrolowany Odkleił się. i system, który nie jest stworzony dla naszego dobra. Dlatego, że. Ale ty rozumiesz, że będę to oglądał, wyśmieję go, nie? A potem przyjdą ludzie, co jak wyśmiewałem teorię ozdoby, co hashtag grasz i mnie wyzywali, że ta, nie wierzysz w takie rzeczy? Niedowiarku zasrany? Za 100 lat, jak się wszystko sprawdzi, to się zesrasz. Tu to samo będzie. Że mamy masowe depresje, ludzie całkowicie nie odnajdują się w tym systemie, i myślę, że każda osoba chociaż raz tak stanęła i zastanowiła się, że coś tutaj jest nie tak, dlaczego mamy te ciągłe wojny, ciągłe ludobójstwa, dlaczego tak ciężko się żyje. To ten Matrix istnieje od, rozumiem, zawsze, tak? Od zawsze. Na każdym kroku, Od zawsze. i to dlatego, że. Ludzie, którzy zarządzają tym światem, nie mają pozytywnych intencji. Czyli ten Matrix istnieje od kiedy ludzie się w pierwszym jakieś państwa miasta zebrali, tak? Nie, wcześniej jeszcze. Jezus Maria. Mają bardzo złe intencje Plemiona. wobec nas i dlatego ten system jest taki skorumpowany. Ale my posiadamy klucze, aby wyjść z tego systemu, dlatego że niewolnictwo, Wystarczy kupić mimo kurs? że zostało na nas narzucone od urodzenia, to jednak jesteśmy w każdym momencie w stanie wyjść z tego niewolnictwa. Andrew Tate po roku w Londynie i dawaniu Jeżeli po prostu dostrzeżemy ten system, postanowimy, że koniec z tym, aby mała grupka ludzi nami rządziła. I Matrix to jest wiara w to, że ten system jest prawdziwy. To, że mamy Czyli to jakieś jest wiara, dokumenty ten. napisane przez jakiegoś polityka, który nie wiadomo skąd się wziął. Napisał coś na papierku, później przybił ładną pieczątkę i nazywają to wszystko prawem, które odbiera nam wolność, i Co? to, że coś jest napisane na papierku, nie oznacza, że musimy się tego słuchać. Tym bardziej, że ci, którzy piszą te papierki, nie mają, nie wiadomo skąd się wzięli, tak? Mamy jakiś Klaus Schwab, Bill Gates, Co ci w wszyscy dupę? skrajni psychopaci, którzy po prostu nagle się wzięli skądś. I mówią nam na każdym kroku, co mamy robić ze swoim życiem. Ale my jesteśmy. Co tu się dzieje? Co on tu pogada? Jaki Bill? Co jest Bill Gates? On chce swoje państwo po prostu założyć i tak jakby zaczyna od tego? Dobrze rozumiem? Że jest za anarchią taką i chce swoje państwo, tak? Wolnymi osobami mamy wolną wolę i nikt nie będzie nami kierował. Więc to jest wyjście z Matrixa. To jest uświadomienie sobie Kapitan. naszej siły, że nikt nami nie będzie pomiatał. I kim są ci ludzie, którzy kontrolują ten system? To jest temat na oddzielny odcinek, ale jesteśmy zniewoleni głównie Max poprzez. Kolonko się cofnął w czasie, żeby dłużej rządzić Polską. Jest teraz młody znowu? Okej. Okay. Pieniądz poprzez system bankowy. Dlatego, że ci, którzy tworzą pieniądz, czyli ci, którzy stworzyli system bankowy, przekupili wszystko, co się dało, dlatego, że mają nieograniczony dostęp do tych pieniędzy. Czyli przekupili wszystkie korporacje, wszystkich polityków, wszystkie biznesy, wszystko, co się dało. A ci, którzy nie dali się przekupić, dlatego, że mają większe To on jest jednym wartości z tych, co się moralne, nie trzymał. byli marginalizowani.
Tak? I do władzy zawsze dochodzą najgorsze. Jemu nie zależało tak bardzo na pieniądzach, że z tego powodu dawał dupy 90-letnim dziadom. Warto go słuchać. Ci ludzie, dlatego że to są ci, którzy są najbardziej przekupni. Sorry, że tak sztywnie gadam. Muszę się przyzwyczaić do Chyba, że on nie nowego dawał dupy kontentu, do jednak. mojej spiskowych. I przepraszam, jeżeli są jakieś dźwięki na zewnątrz, ale postanowiłem, że Dzięki fajne za 40 lat. Z przyjemności dawał? A. okej, nagrywam jak najszybciej i już nawet nie będę czekał na kolejne mieszkanie. No i tak, Tak, wersja jesteśmy nic. w Matrixie. Być może kojarzycie ten film. W Matrixie są różne powiedzenia, takie, które niemalże kopiuj w klej pasują do naszych realiów, tak? Czyli niektóre osoby. Jak ci horoskop wpieprzy wróżkę za 50 zł i w to uwierzysz i potem pomyślisz sobie, że jak wdepnąłeś w gówno, to jest znak, że teraz wygrasz totolotka, to też można powiedzieć kopiuj wklej w twoje życie, ale nie znaczy, że to ma cokolwiek z rzeczywistością wspólnego. O czym on pieprzy? Bo mnie zaraz popieprzy. Ja chciałem pograć w nioch, a ty mi wysyłasz jakiegoś szarlatana. Są tak uwięzione w tym systemie, że będą walczyły w Dance, nie wiem, możemy obronie obejrzeć, tego ale random systemu. Bruce jest I to dobry, jest że. dokładnie to, co mamy. Jeżeli są osoby, które są bardzo mocno zakorzenione w tym Matrixie, to patrzą na takie osoby jak ja, jako totalne odklejki, że jesteśmy nienormalni, foliarze, jakieś różne Czyli ja jestem przeciwieństwa, zakorzeniony. które nawet Jestem zostały agent stworzone Smith. przez tych samych ludzi, którzy kontrolują ten system. Słowo, określenie teoretyk spiskowy zostało stworzone przez CIA po tym, jak został zastrzelony John F. Kennedy, który został oczywiście celowo zastrzelony Jezus za to, Maria. że nie chciał się słuchać i był politykiem takim nieco bardziej moralnym w porównaniu do pozostałych. Jesteśmy uciszani na każdym kroku, Ja ale nie zamierzamy pierdzielę, się o poddawać. czym tu jest mowa? W dupę, co to jest? Chłopca kontent zmienił z prostytucji po ogłos na ogłaszanie teorii spiskowych. Dlatego założyłem Ale ten. zobacz! Robił pałę starym dziadom i dalej to robi, tylko teraz foliarzom, ale to też stare dziady pewnie. Kanał, aby Dalej im robi pałę. zjednoczyć ludzi i obudzić jak największą ilość osób z tego Matrixa. Uważam, że to, co teraz robię, będzie ważne i chcę dużo czasu zainwestować w ten projekt. Całą moją wiedzę, jaką będę tutaj przekazywał, pobieram z kanału The Crow House w większości. Ale o czym on pieprzy? I czemu ja mam wierzyć w te jego słowa? Niczym nie poparte. Zabili Kennedy'ego, bo się nie chciał słuchać. Czemu? Wiesz co, bo on był moralny. On był moralny. On dymał 25 bab dziennie w Białym Domu. Codziennie walił inną. Co 20 minut miał inną babę w tym Białym Domu. Człowiek honorowy i moralny. Co tam na Kubie poodpieprzał, to już swoją drogą. Poucz się historii, zanim będziesz pieprzył takie rzeczy. O czym on Jest to pieprzy? W taki no, dupę. starszy pan z Australii oryginalnie, który ma ogromną wiedzę o teoriach spiskowych i odnalazłem jego kanał Chyba, 4 że lata to temu. fałszywej historii ja się uczę, widzowie. Matrix przejął kontrolę nad moją głową i wpieprzył propagandę w moją głowę, a on się uczył ze starożytnych zwojów papirusów w jakiejś ukrytej bibliotece i on ma prawdziwą wiedzę. Otwórz oczy, hashtag gra. I przez te 4 lata ciągle się edukowałem, pobierałem wiedzę od niego. I teraz stwierdziłem, że będę tą wiedzę przekazywał, tłumacząc na język polski i docierał do polskich odbiorców. Wiem, że ta osoba będzie bardzo Jesteś za szczęśliwa, że głupi? będę Lol, Illuminati, ale ty powinieneś po mojej stronie Illuminato w dupę. przekazywał jego wiedzę, bo to jest to, co on Ty chce. jesteś On widzi nas częścią w swoich filmach, Matrixu. żebyśmy dzielili się wiedzą, żebyśmy kopiowali jego filmy, żebyśmy po prostu szerzyli słowo, dlatego że. Ale rozumiem, że to, co on mówi, to jest coś jak płaska ziemia, że nie ma żadnych dowodów, jest też dużo przeciwko. Ale na wiarę trzeba to brać, bo ktoś tam tak powiedział, więc trzeba to powtarzać, żeby ludzi obudzić. I nie ma to znaczenia, że jest masa dowodów przeciwko. Ktoś tak powiedział, ktoś tak usłyszał, teraz musimy to mówić. Tak?
kluczem do wyzwolenia się z tego Czy systemu ro... chyba mi jest tak. zjednoczenie się, przede wszystkim nagłaszanie wiedzy, dlatego że my jesteśmy Obudźcie się, kontrolowani, dlatego że Polacy. jesteśmy bardzo podzieleni jako społeczeństwo, bo od urodzenia jesteśmy manipulowani do tego, abyśmy konkurowali ze sobą, konkurowali finansowo, konkurowali kobiety z facetami, Czyli komuna czarni z musi wrócić. białymi, bogaci z biednymi. Jesteśmy na każdym możliwym kroku dzieleni i W jaki podzieleni. sposób bogaci konkurują z biednymi? Na takie drobne kawałeczki i się wykłócamy między sobą. Typowa strategia dzielenia i rządzenia, wykorzystywana przez polityków już od setek lat. Ale kluczem do wyjścia z tego Matrixa Ja jest po też łakę. prostu Znaczy nie przestać aż nabijać tak. się na to, uświadomić sobie, że to nie nasz sąsiad jest naszym wrogiem, tylko wrogiem są, jest mała grupka pasożytów nazywanych elitami, którzy posiadają dosyć dużą władzę i sterują niemalże wszystkim, ale ten system, mimo że wydaje się potężny, to nie jest aż taki potężny, jak by się mogło wydawać z pozoru, dlatego że on się już teraz zaczął rozpadać, bo bardzo dużo osób zaczęło dostrzegać to, że jesteśmy Czy... kontrolowani i uważam, że ten system się rozpadnie prędzej czy później, dlatego Aha. że po prostu stali się zbyt chciwi. Mniej więcej w roku 2000. Czyli rozpadnie się ten system, o którym on mówi. Czyli w sumie nie musimy się przejmować, bo oni się stali zbyt chciwi i tak się to rozpadnie, tak? To po co on to nagrywa, skoro wszystko się samo zrobi? Po co się ktoś ma budzić? 2020 doszło do ogromnego przebudzenia. Ja byłem jedną z tych osób, która Aha. się obudziła w tym czasie, dlatego że zrobili lockdowny wszędzie na całym świecie i dla mnie to było dziwne, że o Jezu, wszystkie kraje się nagle zorganizowały, zaczęły nam narzucać jakieś zasady i to wzbudziło moje zainteresowania. I wtedy zaczęła się moja przygoda z odkrywaniem warstw prawdy, stopniowo, krok po kroku, aż Iceberg. w pewnym momencie udało się z tego stworzyć taki obraz, że już wiem, jak działa świat, wiem, jak to wszystko Posłyszałem funkcjonuje i central, ale to teraz nie ma jako osoba nic do tego, co on przebudzona pieprzy. chcę budzić inne osoby, abyście po prostu dostrzegali to, co ja teraz widzę. I chciałbym, abyście to dostrzegali, bo ja mam dosyć tego systemu. Chciałbym spędzić resztę życia w wolności i myślę, że każda osoba chciałaby być wolna. Zapomnieliśmy, jaki jest nasz potencjał. My jako ludzie mamy ogromny potencjał. Jesteśmy w stanie tworzyć piękne rzeczy, piękne budowy. Jesteśmy w stanie się zjednoczyć, często sobie pomagamy, chodzimy Ten gość to chyba ten syn sprzedali za grahamkę. na jakieś wolontariaty, ale ten system jest zaprojektowany w taki sposób, aby nas dzielić, abyśmy ciągle konkurowali ze sobą o to, kto ma lepszy biznes, kto wyłudzi więcej pieniędzy. Wszystko jest oparte na takim strachu również. Sam koncept tego, że trzeba płacić za to, aby No żyć. ale dzięki temu, że jest konkurencja i rywalizacja, dzięki temu się ludzie rozwijają i tworzą te piękne rzeczy, o których on pieprzy. Gdyby każdy mógł leżeć z wypieprzonym brzuchem do góry, to by to robił i by miał wypieprzone na wszystko. Rel? Po co wtedy coś się robić i się jakkolwiek starać, jak nie trzeba nic? Uważam, że jest tyraniczny, bo myślę, że udałoby się stworzyć taki świat, w którym nie trzeba byłoby płacić dosłownie za wszystko. Gdybyśmy się wyzwolili, to nagle większość problemów zaczęłaby nagle znikać, dlatego że to, jakie mamy teraz problemy, czyli ogromna ilość bezdomnych, ogromne podziały finansowe, to, że jesteśmy tacy schorowani, bo jesteśmy podtrywani również celowo na każdym możliwym kroku, wszystkie te problemy, nawet związki. Znaczy, to jest problem, że najgorsza propaganda jest taka, a raczej najbardziej skuteczna, że mieszasz trochę prawdziwych rzeczy z tymi wypieprzonymi z dupy i ktoś to łyknie. Akurat jest teraz afera o te zboża z Ukrainy i inne gówno, że jest dodawane do żywności jakieś trujące rzeczy, tak? I widzisz, i on gada o tym podtruwaniu i ktoś skojarzy to z tym i zacznie wierzyć mu we wszystko. Najgorsza propaganda, najbardziej obrzydliwa to jest to, co on robi. Wpieprza ci trochę prawdy i dużo gówna, i się człowiekowi pieprzy we łbie już od tego wszystkiego. Już nie wie, w co wierzyć. To jest mega creepy kanał. Chłopa nieźle popieprzyło. Dzięki, Kerim. Kerim, Kremin, Remin, Fremin. Czemu wy wszyscy macie takie same niki? Dzięki za 37 lat. Sorry, musiałem ponarzekać. Siema, jeśli chodzi o rywalizację, to ja rywalizuję z gościem, który siedzi przede mną. Kto więcej wypije? Siedzę przed Lucy. Aha, ciekawe.
partnerki, tak? Szukanie partnera, partnerki. Wszystko zostało tak skrajnie utrudnione i zostało to celowo zrobione, aby po prostu nam podkładać kłody pod nogi. Ktoś może zadać sobie pytanie, ok, ale po co oni to robią? Po co nam niszczą życie? Za 6 lat. Czy on pierwszy? I ja nie znam w 100% na to odpowiedzi, chociaż myślę, że możemy się domyśleć po pewnym czasie, jak zaczniemy nagrywać więcej filmów i zaczniemy kropki razem łączyć. Nie da się dokładnie zrozumieć, jak funkcjonuje mózg psychopaty. Zresztą ja nawet nie wiem, czy to na pewno ludzie tym wszystkim kontrolują, czy to może jest jakaś symulacja, co również jest prawdopodobna. Okej. No ale jeżeli to jest prawdopodobne, że symulacja, to i tak nic nie ma znaczenia. To po co się tym przejmować jeszcze bardziej? Dzięki Difo za 16 lat. Prawda jest taka, że my nie wiemy, mówię, bo dopiero wszedłeś, oglądaj. I dowiemy się dużo. Oglądam teorie spiskowe od tego chłopa. I dlatego to jest mój priorytet. Uważam, że musimy się najpierw wyzwolić z tego systemu, a wtedy różne odpowiedzi, takie jak to, czy to jest symulacja, czy to nie jest symulacja, czy są jakieś ukryte lądy na mapie, to wszystko. Malwina, dokładnie. Wszystko się dowiemy, kiedy wyjdziemy z tego systemu. Czym jest Matrix? Matrix to jest wiara w to, film, że ten system jest prawdziwy. Kiedy nie jest prawdziwy, to jest wszystko fikcja, tak? Jakieś napisy na dokumentach przez polityków, jakieś to, że trzeba wstawać codziennie do pracy od 9 do 17, po prostu idziemy do tej pracy, dostajemy pieniądze, nawet nie wiemy po co idziemy, ale i tak idziemy, po prostu jesteśmy jak takie, ten szczurzy wyścig, tak? Szczurzy wyścig to jest Matrix. I na tym kanale będę... No to zostań bezdomnym, jak ci się nie podoba. O czym on pieprzy? Co on w ogóle? On pierwszy 10 pojęć do jednego kotła wymieszał, to jeszcze tam nasrał, a potem tym karmi widzów. Miał dużo więcej filmów, gdzie zagłębia się również w takie mocniejsze teorie, jak zakłamana historia, bo uważam, że ten temat jest bardzo ważny. Jeżeli ludzie nie znają swojej historii, to też wstałem nie wiedzą, dzisiaj do roboty o 17. Uwolniłem się z Matrixa. Skupiam się bardziej na mechanizmach kontroli i będę po prostu się zagłębiał w różne głębokie teorie spiskowe, chyba że coś będzie zbyt mocne i będą mnie mogli zbanować, to wtedy będę troszeczkę hamował niektóre słowa. Ale po prostu postaram się was obudzić najbardziej jak tylko mogę. Również założyłem oddzielną platformę Buy Me a Coffee i jeżeli podoba wam się mój content starczy kupić i będziecie chcieli mnie wspierać teraz albo w przyszłości, to możecie mi postawić tam kawusie, będę dodawał dodatkowy content, jakieś mocniejsze materiały, takie co tutaj nie mogę za bardzo na YouTubie ze względu na cenzurę. Będę po prostu tam stawiał więcej, będziecie mogli się też ze mną skontaktować i będę teraz nagrywał dużo filmów i rozwijał obie platformy. Nazwa tego kanału to Życie poza Matrixem. Dobra, o czym on jeszcze nagrał te filmy? Historia to uzgodniony zestaw kłamstw. Świat został skradziony. Komu? Dinozaurom? Dzisiaj trochę na temat historii i o tym, w jaki sposób historia została zmanipulowana i sfałszowana. Ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że została zmieniona ta historia. Wiem, że wielu osobom się to wydaje nie. Zobaczmy o czym. Zrozumowania, że jak można sfałszować historię, to jest przecież niemożliwe. W tym świecie, zakłamanym, beznadziejnym, posłuchaj chłopcze. Wszystko jest możliwe, no, wszystkie najgorsze rzeczy są możliwe. Udało im się przekręcić to, co się wydarzyło podczas I i II wojny światowej, a to było stosunkowo niedawno. Mówię tutaj o historii z zakresu przed 100 lat, bo można dużo dowodów znaleźć na to, że to, czego się uczymy na lekcjach o I i II wojnie światowej, jest bardzo mocno dalekie od prawdy. Więc wyobraźcie sobie historię sprzed 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 lat. No to już w ogóle kosmos. I nagrywam ten filmik, żeby powiedzieć troszeczkę o czymś takim jak Tartaria. Bo gdy zaczniecie się interesować tematem sfałszowanej historii, to takie słowo kluczowe, którego szukacie, to jest Tartaria. Czym jest Tartaria? Tartaria to jest jedynie słowo, ale to słowo zostało bardzo mocno rozwinięte. Co to jest? Coś o tym słyszał? W sfałszowanej historii to po prostu używa się słowa Tartaria. Tartaria to był ląd na mapie, mniej więcej w rejonie aktualnej Rosji. I ten ląd został wymazany całkowicie z książek od historii, nie można nic się o tym dowiedzieć aktualnie. Mówi się, że Tartaria to była teoria spiskowa. Natomiast jak się spojrzy na wszystkie stare mapy, to wyraźnie jest zaznaczona Tartaria. Ludzie po prostu zaczęli zwracać na to uwagę i uświadomili sobie, że okej, o co chodzi, dlaczego oni ukrywają coś takiego jak Tartaria, skoro na starych mapach wszędzie jest zaznaczona Tartaria. Oczywiście Tartaria to był jedynie ląd, obszar, a temat zakłamanej historii to jest coś więcej niż tylko jeden rejon. Tutaj chodzi ogólnie o całą historię. Co to w dupa jest, chłop? Co to jest?
potocznym językiem mówią po prostu Tartaria. Co do historii, to czego się uczymy na lekcjach, to to, że my jesteśmy Czemu niesamowicie ukrywają rozwinięci, Namek? a nasi przodkowie albo poprzednie cywilizacje były zacofane i że ludzie nic nie umieli zrobić, jedynie się zabijali i po prostu było dno. No dużo i dymali, na to, że żeby jest robić nowych odwrót, ludzi. Że my jesteśmy tymi zacofanymi, a poprzednie cywilizacje były bardziej rozwinięte. Kiedyś możemy zaobserwować rzeźby, budynki, architekturę, która jest taka piękna, że my nawet nie jesteśmy w stanie skopiować tego. Spłonęła katedra Notre Dame. Eksperci z całego świata, którzy mają ogromną ilość pieniędzy, nie potrafią naprawić jakiejś głupiej katedry Notre Dame. To jest historyczny budynek. I nie wystarczy go rozłożyć i złożyć na nowo, z nowych rzeczy, tylko oni to robią tak, żeby tego nie zniszczyć przy jakby odnowie. On wie o tym? Przecież zrobienie czegoś takiego w dzisiejszych czasach nie byłoby żadnym problemem. Tylko to jest po prostu useless. Kiedyś się budowało budynki nie tylko w celach użytkowych, tak jak dziś. Tylko się wpieprzało jakieś porypane fundusze na jakieś budynki, które ładnie wyglądają po 500 latach, ale nie mają takiego znaczenia jak dzisiejsze. Co za różnica? Przecież to jest oczywiste, że wszystkie te rzeczy są do zrobienia w dzisiejszych czasach bez problemu. Kolejny w dupę się znalazł, zaraz o piramidach powie. Zobaczysz. A już nie wspominając o tym, że ta katedra nawet nie jest jakimś niesamowitym budynkiem. Jest piękna, ale możemy znaleźć dużo piękniejszych budowli na całym świecie, które zostały od zera zbudowane. I jeszcze mówi się, że to było w bardzo krótkim okresie czasu. Jak się zapytamy historyków, jak to się dzieje, że jakiś ogromny budynek, taki, którego my nie jesteśmy w stanie skopiować, kiedyś został zbudowany w ciągu roku albo dwóch, no to mówi się, że albo to była jakaś tajemnica i tajemnicza technika, albo po prostu ludzie kiedyś byli tacy zaawansowani, że potrafili zbudować. Więc to całkowicie nie ma żadnego sensu, bo na historii mówi się, że poprzednie cywilizacje były uwstecznione i że ludzie nic nie umieli robić, tylko się zabijali, a jednocześnie tworzyli te wszystkie piękne budynki i obrazy i architekturę. Więc tutaj po prostu coś nie pasuje do siebie. Na historii każą zakuwać jakieś daty, że w tym okresie, w tym roku dokładnie, doszło do tej bitwy. Dostał dwójkę z kartkówki na historii i teraz wylewa swoje żale i mówi o teoriach spiskowych, bo nie nauczył się dat. Smutne. Te daty są takie dokładne, że nawet mówią o kilkuset lat temu, kilka tysięcy lat temu. Skąd oni wiedzą, co się wydarzyło kilka tysięcy lat temu? No to jest moje pytanie, skąd oni to wiedzą? Są takie z dupy. Techniki, na przykład... A skąd ty wiesz, że jakieś teorie spiskowe są prawdziwe, a nie akurat te są fałszywe, a inne są prawdziwe? A może jeszcze inne? A może w dupę? Co ty pieprzysz? Ratowanie węglem. Carbon dating po angielsku, ale ta technika jest nieskuteczna, ona nie działa. Zakres błędu wynosi 2000 lat. Datowanie węglowe jest metodą na oszacowanie wieku obiektu posiadającego materiał organiczny. Gdy zwierzę albo roślina umiera, przestaje wymieniać węgiel ze środowiskiem i od tej pory ilość węgla, jaką posiada, się zmniejsza. Problem jest taki, że nie wiadomo, z jaką prędkością następuje ten rozkład węgla. I oszacowanie tej prędkości nie jest proste. To, co zrobili w tej sytuacji, to wzięli próbki zmarłych zwierząt, tak, które wiadomo, w jakim czasie zmarły i na tej podstawie obliczają czas. Jedno z wydarzeń, często wykorzystywanych jako punkt odniesienia, jest erupcja wulkanu w Pompejach. Problem jest taki, że nie wiadomo na 100%, że dokładnie w tym czasie do tego doszło. Jest to zwykła spekulacja, która nie ma niczego wspólnego z nauką i nie jest to dowód na to, aby oszacować wiek budynku lub jakiegoś wydarzenia. Dodatkowo, aby oszacować wiek próbki, powinno się tą próbkę zabrać do kilku różnych, niezależnych laboratoriów. Teraz właśnie to jest problem w tym kanale, tej propagandy, że on teraz pieprzy jakieś rzeczy, definicje jakieś i ty już nie wiesz, czy on teraz pieprzy swoje rzeczy i ci wmawia jakieś głupoty, czy on w rzeczywiste rzeczy gada, czy już co on mówi, już się zaczyna w głowie pieprzyć. To jest problem tego kanału. I porównać wyniki za sobą. Gdzie tak się nie pieprze robi, jakieś z dupy rzeczy z prawdziwymi i już nie wiadomo, co się dzieje. Który decyduje o tym, który czas najlepiej pasuje dla wersji historii nauczonej w szkołach. Kolejny problem to selektywne wybieranie próbek. Przykładowo znajdują kość zwierzęcia w pobliżu jakiegoś budynku i na tej podstawie datują wiek budynku. Problem w tym jest taki, że nie wiadomo, czy to zwierzę żyło w tym okresie, co zbudowano ten budynek, czy w zupełnie innym. Mamy też dostęp do starych książek, ale to, co mało osób może wie, to to, że większość starych książek to są kopie, które były pisane na podstawie oryginału. A zawsze, gdy się tworzy jakąś nową książkę i robi się kopię, to się zmienia niektóre rzeczy. A takie oryginalne zawsze? Książki są niedostępne do zwykłych Czemu? Ludzi, bo są zamknięte gdzieś w jakimś sejfie w Watykanie albo w jakichś muzeach, gdzie ludzie nie mają za bardzo dostępu do tego. Wszystkie oryginalne... W muzeach nie mają ludzie dostępu do rzeczy. One tam tylko leżą i pachną. Nie ma jakichś ludzi, którzy to badają. Nie. To jest tam leży
I nikt nigdy już tego nie dotknie. Nigdy nikt tego nie może dotknąć. Nigdy. Bo przestaniemy zarabiać złoty 50 na biletach. Oryginalne źródła zaginęły w bardzo dziwnych Jezus. okolicznościach. Przykładowo w przypadku znalezionych Boże. tabliczek Sinaia oraz wielu innych, mówi się, że są kompletnie nieczytelne albo idą do tak zwanego archiwum, niedostępnego dla zwykłych ludzi. Rządy każdego roku wydają pieniądze na wykupywanie różnego rodzaju starych książek, artefaktów, ozdób i innych przedmiotów Artefakt. na aukcjach od prywatnych ludzi, a Jezus. następnie zamykają je. Podobna sytuacja z kodeksem Zrochońca. Mówi się, że jest w pełni nieczytelny, a jakakolwiek próba przetłumaczenia jest od razu odrzucana. Niektórzy historycy nawet twierdzą, że to nie jest książka, tylko jakieś wzorki, co oczywiście jest książką. Z kolei inne tabliczki, przykładowo z Windolandy, są publicznie dostępne i łatwo przetłumaczone, tylko że nie ma na nich napisane nic, co byłoby użyteczne w historii. Jeżeli są jakieś tabliczki, które mówią coś na temat historii, to oczywiście nie są dostępne do obejrzenia. Tak zwane zeskanowane historyczne dokumenty są niczym innym jak tylko elektronicznym dokumentem, który można edytować, więc skąd wiadomo, że nie zostało nic zmienione, skoro oryginały nie są dostępne? W Czemu 2006. jemu tak łatwo przychodzi nie wierzyć w oficjalne źródła z jakichś niezależnych muzeów? Łatwo przychodzi opluć te wszystkie dowody, ale jednocześnie wierzy w najgłupsze teorie spiskowe na Ziemi. O jakichś ukrytych lądach. Gdzie są satelity w dzisiejszych czasach, a ty ląd ukrywasz. Jak? Pod plandeką schowałeś wielki kontynent? Czy co? Jak ty to zrobiłeś? Pod green screenem i satelita tego nie widzi? Roku w Londynie. Jak to możliwe, że człowiek tak bardzo wypiera rzeczy, a jednocześnie wierzy w skrajne debilizmy, w dupę, no? Podczas remontów natrafiono na pozostałości po starej cywilizacji, a wraz z nią aż 10 tysięcy artefaktów. Rok po tym znalezisku ludzie otrzymali dostęp do jedynie 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nie mówię o 5 tysiącach. Muzea na całym świecie pokazują jedynie 15% swoich zabytków, a inne są niedostępne. I też. Mój stary jest strasznym spiskowcem, mówisz, że nie da się zrozumieć takich ludzi. Dzięki, dobra, zmieniam nick. Siema. Dużo mamy starych zdjęć, Dzięki za dlatego że 19 lat. fotografia przetrwała. Niestety nie mamy żadnych zdjęć sprzed 1000 lat, ale mamy stare zdjęcia takie sprzed Nie 150. mamy zdjęć sprzed 1000 lat. Coś chcą przed nami ukryć. Powiedzmy 200 lat nawet. Na tych zdjęciach jest bardzo dużo budowli, takich, których już teraz nie ma, zostały zburzone w jakichś magicznych okolicznościach. I też takie pojawia się pytanie. Pokaż zdjęcia Warszawy sprzed wojny. Ciekawe, co się z nią stało. Niesamowite. Ciekawe, co się stało z Warszawą sprzed wojny. Co ty mówisz? Bombardowanie? Zmyślasz to, szmato. Zmyślasz to. Ukradli Żydzi budynki i zabrali na tirach do Izraela. Rel? Pytanie. Czemu te budynki są notorycznie niszczone? Mówię o takich bardzo ładnych budynkach, dużo ładniejszych niż te, które teraz budujemy aktualnie, te szklane wieżowce, czy jakkolwiek to nazwać. Był jakiś budynek, który został wybudowany w ciągu powiedzmy kilku lat i stał przez 20-30 lat, a potem nagle został zburzony. Tak po prostu. I zazwyczaj nie podaje się żadnego powodu, dlaczego został zburzony, tylko po prostu został zburzony. I tego typu budowli jest setki, tysiące. Również mamy coś takiego jak wielkie pożary. Dlatego, że w każdym mieście, praktycznie na całym świecie, doszło historycznie do jakiegoś pożaru tak zwanego. Szczególnie w okolicach Stanów Tak Zjednoczonych, ogólnie na zwany terenie całej pożar. Ameryki, chociaż w Europie również. Za każdym razem, jak jest jakieś duże miasto, to był wielki pożar. I w tym pożarze, jak Przepraszam, się spojrzy na Saman. zdjęcia, bo nawet zachowały się niektóre zdjęcia z tego okresu, to mamy zniszczone budynki, które były zrobione z kamienia. I kamień nie rozwali się od pożaru, tak? Budynek, który jest zbudowany z kamienia, to nie jest budynek, który można tak łatwo zawalić. A mimo to mamy zdjęcia miast, które wyglądają jak po zrzuceniu jakiejś bomby atomowej. Tylko, że to były. Bomby atomowe. Jakby ta bomba to was padła, to by nie było tego nic. Co się dzieje? Hiroshima, no. To jest Warszawa. Zobacz. I co się dzieje? Zdjęcia z miast, gdzie rzekomo doszło do pożaru. Tak się mówi, wielki pożar i po prostu pół miasta jest zrujnowana. Mamy też coś takiego jak World's Fair, czyli to. Rozumiesz, że te miasta, nie wiem czy on, bo on miesza tak bardzo dużo rzeczy, więc nie wiem co on pieprzy, ale stare europejskie miasta, jeszcze ze średniowiecza, były bardzo narażone na pożar, a są i były, to jest jakiś XIX wiek.
To nie trudno było o pożar w tamtych czasach, żeby pół dzielnicy się spaliło podczas takiego pożaru. Wystarczy trochę poczytać. Były piękne wystawy budynków, takie naprawdę przepiękne, wstawię wam zdjęcia. I wszystkie te budynki, które widzicie tutaj na ekranie, zostały zburzone, już ich nie ma. I gdy się zapytamy historyków, dlaczego te budynki zostały zniszczone, to oni zazwyczaj mówią, że to zostało zbudowane z gipsu i z drewna, i że to Chyba była tak. tymczasowa wystawa, że to zostało zbudowane w ciągu kilku lat, a potem i tak mieliśmy to zniszczyć. Nie wiem, czy te zdjęcia pokazują, wyglądają jak tymczasowe budynki, dlatego że jak ja na to patrzę, to nie wygląda ani trochę jak tymczasowy budynek. To są porządne budowle, wykonane z cegły, z kamienia, z czegokolwiek. Na pewno to nie jest coś, co zostało zrobione z gipsu. Nawet wnętrza są dekoracyjne, bo można też znaleźć Co zdjęcia z się wnętrz. dzieje? Również ludzie. Przecież ja to nawet znam! To jest wystawa w USA! Oglądałem ostatnio o tym dokument! To była wystawa! To naprawdę było z gipsu! I tylko ten Partenon odnowili do dzisiejszych czasów, by się spodobał! To jest tak łatwe do znalezienia w internecie! Możesz to na Google Maps zobaczyć! To była zwykła wystawa na konkurs w USA! Ze 100 lat temu! Ja pierdzielę, to nie jest takie trudne, wystarczy chęci trochę, debilu pieprzony. Ludzie stoją na tych budynkach, gdyby te budynki były tymczasowe, zrobione z gipsu, czy z czegokolwiek oni tam mówią, to byłyby takie delikatne, że nawet nie można byłoby na nich stawać. To chodź, gipsową pałką ci przypieprzę, zobaczymy co przetrwa. No a mimo Twoja to głowa wszystkie czy te budynki pałka? zostały zniszczone. Ja ani trochę nie wierzę w to, że to były tymczasowe budynki zrobione z gipsu i z drewna. Jest St. Louis World's Fair, który został całkowicie zrównany z ziemią. A był jeszcze inny World's Fair, wydaje mi się, że San Francisco, ale nie pamiętam dokładnie, gdzie większość budynków została zniszczona, za wyjątkiem kilku. I te kilka budynków można zweryfikować, że one. Ale naprawdę, o tym jest cały dokument w internecie, o tej wystawie w USA z tym Partenonem i tak dalej, gdzie takie wielkie budowle z całego świata odwzorowali u siebie na jakimś tam, jakimś mieście w USA. I to było z gipsu robione, bardzo krótko i tylko jedną rzecz zachowali do dziś. Nie wiem, no to wystarczy poczytać o tym, albo nawet pojechać tam. Nie można tam pojechać, bo ci Bill Gates zakazał. Były zrobione normalnie z kamienia, były to porządne budowle, to nie miało nic wspólnego z gipsem. Na całym świecie możemy znaleźć architekturę, która została Kacperu, może o tym zbudowana powie? dokładnie w tym samym stylu. To jest styl grecko-rzymski, tak na to mówimy. Jest dużo określeń na ten styl budownictwa, ale chodzi o to samo. Czyli budynki w tym samym stylu zostały zbudowane wszędzie, na całym świecie, również w krajach takich na drugim końcu świata, w jakiejś Japonii, w To prawda, Argentynie, w Ameryce farmakak. Południowej wszędzie są te budynki, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Afryce nawet są te budynki. Na Bliskim Wschodzie są też, chociaż na Bliskim Wschodzie mają bardziej taki arabski styl, ale również są piękne. To prawda, ej, właśnie to jest najgorsze, no. Chodzi o to, że to są budynki, które są bardzo porządne, piękne, zbudowane w. Kiedyś ogólnie nie patrzono tak bardzo na ten budżet do budynków. Nie były tylko w celach użytkowych budynki, ale też były jakoś tam sztuka w budownictwie. W dzisiejszych czasach bardziej się patrzy na użytkowe rzeczy co do budynków i patrzy się na koszta przy budowie i czy to się w ogóle opłaca. To nie są czasy, gdzie jakiś tam monarcha uznał, albo jakiś kościół, który miał 50 razy więcej do gadania, że zbuduje sobie katedrę, która przetrwa następne 500 lat bez problemu i jeszcze będzie piękna. Tu zupełnie o coś innego chodzi w dzisiejszych czasach. Więc o czym on pieprzy? W podobnym stylu. No i mówi się, że to był kolonializm, że po prostu Anglia skolonializowała te kraje i po prostu wybudowali te wszystkie budynki, ale to też nie ma sensu. Po pierwsze, skąd mieli materiały, żeby to zrobić? Po drugie, dlaczego Z fatygowali się, dupy. żeby tworzyć takie piękne, estetyczne budowle z pełną ilością dekoracji? Może dlatego, że nie myśleli, że się rozpadnie ich imperium? Tak jak każde imperium nie myśli o tym, że kiedyś upadnie? Skoro kolonializowali jakiś kraj, no to ludzie, którzy są kolonializowani, raczej nie są zbyt dobrze traktowani, to po jaką cholerę budowali te wszystkie. Dla siebie? Ty myślisz, że w koloniach było 500 czarodziejów i jeden ten? Nie, oni tam się osiedlali. O czym ty mówisz? Poczytaj trochę, zanim będziesz pieprzył. Naprawdę, jemu wystarczy poczytać trochę o tej historii i on się odkręci całkowicie. On jak chłonie jak gąbka, tylko nie to, co trzeba, niestety. Piękne, ekskluzywne budynki, i również w książkach od historii kolonializm był jedynie na połowie świata,
A te budynki można znaleźć dosłownie na całym świecie, może za wyjątkiem kilku miejsc, ale praktycznie wszędzie. A jeszcze dziwniejszy temat, to teraz o nim powiem, to są tak zwane Czemu myślisz, że on umie czytać? resety. To już jest taka troszeczkę odklejka może dla niektórych osób, ale uważam, że ten temat jest bardzo ważny, związany z zakłamaną historią. Nie no, ale no, on naprawdę, no. Wielka Brytania podbiła kiedyś naprawdę prawie cały świat. I mu powiedział nawet, że poza kilkoma miejscami nie ma takiego budownictwa. No tak, no bo nie podbiła wszystkiego dokładnie, więc parę miejsc się uchowało. I to nie jest trudne znaleźć ten temat. Dzięki Bach za Prime. A. Witam, Dzięki dziękuję bardzo. Asadla, Nioch faktycznie będzie świecie grany dochodzi zaraz. do pewnej formy Liczę na kataklizmu. pomoc od ciebie. Nie wiadomo, czy to jest kataklizm wywołany przez On lud. bierze wiedzę z TikToka, no. No tak, Hiszpania, Belgowie, Francuzi, Holendrzy, Portugalia podbijali też. No cały świat był skolonizowany przez Europę i to nie jest trudne do znalezienia. I są na to dowody, chociażby w postaci tych budynków, że kiedyś tu rządził kto inny, ale nie. To nie, 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 to nie dlatego. Tam była inna cywilizacja, która pięknie budowała domki w Minecraft. Ludzi? Czy jest to po prostu coś, co się dzieje cyklicznie na tej ziemi co jakiś czas, o czym nie wiemy? Tu mamy architekturę, budynki, posągi, które są zatopione pod wodą. Nie ma za bardzo żadnego wytłumaczenia, w jaki sposób te budynki znalazły się pod wodą. Ciekawe jest to, że w książkach Atlantyda. różnych religijnych, ja się nie znam na religii, ale często się mówi o czymś Nie takim. znam się na religii, ale na szczęście znam się na wszystkim innym, więc się wypowiem. XD. Jak wielki potop, albo o jakichś różnych kataklizmach. I ludzie myślą, że to są Czekaj, wizje. czyli on mówi, że wielki po... Czekaj. Już mnie popijesz zaraz. I że to jest po prostu jakaś bajeczka, ale jak spojrzymy na nasz świat, to rzeczywiście można potwierdzić, że dużo wskazuje na to, że dochodzi do jakichś kataklizmów. Ty, a pamiętam, że Riot kiedyś tego Nautilusa zrobił pomnik Nautilusa i go zatopili gdzieś w oceanie. Ciekawe, czy tu wklei to zdjęcie tego Nautilusa, że to jakiś z pradawnej cywilizacji, jakiś wojownik. Mamy też budynki, które wyglądają jakby były stopione. Jakby, że mamy na przykład coś, co wygląda niby jak skała, ale jak się przyjrzymy, to jesteśmy w stanie na 100% stwierdzić, że to był kiedyś budynek, który po prostu wygląda trochę tak, jakby się stopił, jakby zaczyna przypominać po prostu taką skałę. I tego typu budowli również można znaleźć tysiące na świecie. Zazwyczaj w takich miejscach, gdzie ludzie nie mają łatwego dostępu. Kolejny Norlondo. kataklizm, bardzo sławny, to jest Potop Błotny. To jest najsławniejszy, dlatego że jak wpiszecie Tartaria do internetu, to kolejne słowo, które wam wyskoczy, to jest po prostu mudflat, czyli potop błotny. Tartaria mudflat. I o co Nie chodzi z wiem, tym co to całym jest. potopem błotnym, tłumacząc na polski? Wiele budowli wygląda tak, jakby dosłownie zostały zasypane warstwą błota, albo te budynki po prostu się zapadły Ty, ale jak się błotem. tak zastanawiam, jak patrzę na te obrazki, że w erze AI dzisiaj, to ludzie, którzy wierzą w te wszystkie teorie, będą naprawdę mieli tak przeżarte umysły. Przecież niedługo takich zdjęć to będzie powstawało 100 razy tyle, bez problemu zrobionych w moment. I po prostu się teorie do tego dorobi, tak? Dlatego, że mamy całe piętra, zazwyczaj jedno piętro, ale czasami dwa, trzy, cztery, które są po prostu zakopane pod ziemią. Jakiego nickname wpisujecie, to wyskakuje 100 zł na godzinę, ok? Wytłumaczenie jest takie, że to były po prostu okna od piwnicy i że po prostu było okno, które służyło do tego, żeby dawać światło na to, co było na dole. I ja rozumiem to wytłumaczenie, uważam, że jest bardzo logiczne. Problem jest taki, że to nie tylko okna są Tak, fuła. zasypane do połowy, ale też czasem całe drzwi są zasypane. Albo czasem są całe piętra, kilka piętr zasypanych pod ziemią. I ludzie się zastanawiają, o co chodzi, dlaczego mamy tak dużo budynków Hobbici na tam świecie, które mieszkali. wyglądają tak, jakby były po prostu zasypane warstwą błota, piachu. I też jak spojrzymy na stare zdjęcia, takie rok 1800 któryś, to te zdjęcia wyglądają, jakby były po jakimś kataklizmie. Dosłownie ludzie pracują, odkopują, wszędzie jest błoto, wszystko jest usyfione. Czasami możemy znaleźć budynki, które wyglądają, jakby były zarośnięte, tak jakby nikt nie zajmował się tymi budynkami od bardzo długiego czasu. No i to też takie zdjęcia, które Pewnie wywołują tak, dużo pytań u Sangr. ludzi. Nie mówię, że wszystko, co mówię tutaj, jest na 100% prawdą, dlatego że ja nie znam prawdy. Jeżeli ktoś No, zauważyłem. po prostu na podstawie architektury, na podstawie starych zdjęć, na podstawie też innych materiałów, jak już jestem przy temacie architektury, to również kolejne Inżynier, tematy są co ty rzeźby. mówisz? Rzeźby też były kiedyś przepiękne, były naprawdę cudowne. Niektóre te rzeźby wyglądają tak bardzo realnie,
że wyglądają, jakby to była żywa osoba, i czasami. Nie mów, że on będzie. Kiedyś takie coś słyszałem, że ludzie mówili, w sensie bardziej, żeby wyśmieć, ale to pewnie może teorie wyśmiewali, że te budy, że to są ludzie zatopieni w jakimś wosku czy coś takiego, że prawdziwi ludzie to są, to nie są rzeźby. Mi aż ciężko uwierzyć, że te rzeźby zostały wytworzone za pomocą młotka i dłuta. Zwłaszcza jest taki sławny posąg, który znajduje się w Neapolu. Facet z siatką. Nie wiem, jak po angielsku nazywa się ten posąg. Ten posąg jest taki realistyczny i taki ciężki do Facet z wytworzenia, że aż siatką. ciężko uwierzyć, że było to po prostu tworzone prymitywną metodą, dlatego że. Ciężko uwierzyć, że chłop w kamieniu wybił posąg, ale nie, łatwo jest uwierzyć, że siedzisz teraz w komputerze i z iluś set kilometrów gadasz do mnie, ja to słyszę bez problemu. To jest proste do uwierzenia, że istnieje internet, że istnieją komputery, telefony. Ale chłop wypieprzył dłutem w kamieniu pomnik? Jak to jest możliwe? Ja nie wierzę w to. Na kamień, pomnik. Jak? Nie. Muszę to dać do internetu. Jezus Maria, nie wierzę, że ktoś. Nie wierzę w to. Jeszcze on ma siatkę. Siatkę ciężko jest wykuć w marmurze. Marmur to jest kruchy kamień, wystarczy, że zbyt mocno się puknie i od razu on się kruszy. I ta siatka też ma, jest taka trójwymiarowa, czyli w jaki sposób on dostał się, żeby być w stanie wykuć w tych dalszych rejonach. Nie wiem, czy ktokolwiek zna jakąkolwiek osobę na świecie, która jest w stanie wykuć siatkę z marmuru. To się wydaje całkowicie absurdalne. Kolejna ciekawostka. Ja pierdzielę. Nie wierzę w to. No nie wierzę w to, jakim trzeba być ignorantem. Siedzi chłop, gada do kamery czegoś, co jest niewyobrażalne w starożytności, że ty będziesz siebie nagrywał i potem to widział. To jest niemożliwe, że ktoś to mógł w ogóle przewidzieć, ale nie. Nie do wiary jest, że ktoś dłutem w kamieniu pomnik zrobił. No jest to po prostu niewyobrażalne. Musiał to zrobić kosmita, przysięgam ci. To są zakopane piramidy. Czasem myślimy, że coś jest górą, dlatego że wszyscy mówią, że to jest góra. Natomiast jak się przyjrzymy, to wygląda to dosłownie jak piramida. To jak był ten, że Maryja się zrobiła, czy to Jezus na budynku, co ludzie przychodzili pod ten blok i się patrzyli. Wiesz co? To jest, może ty powiesz, że to jest mokry budynek, ale mi to wygląda jak twarz Jezusa. Więc to jest Jezus. I w wielu przypadkach okazuje się, że to była prawda, dlatego że mamy jakieś obrazki, takie jak te, które teraz wam stawię, że była to góra, natomiast jak się odkopało warstwy piachu, to okazuje się, że pod spodem była piramida. I mamy do dnia dzisiejszego tysiące na całym świecie Czyli jest tysiące pagórków piramid, w wysanych Polsce są też? i mówi się, że to są pagórki, a jak na to spojrzymy, to ewidentnie wygląda to tak, jakby tam była piramida pod spodem. Jarkenter. Wystarczy odkopać i się odnajduje. Bardzo dużo tego typu piramid znajduje się na terenie Chin. I Chiny to jest bardzo tyraniczny rząd, gdzie rząd kontroluje praktycznie wszystko, więc ludzie, gdyby nawet chcieli tam zainteresować się tym tematem, to nie mogą, nie mają do tego dostępu. I zwykli ludzie też nie mają za bardzo dostępu, no bo po prostu mówi się, że to. Dobra, ale po co? Powiedz mi, po co oni niby ukrywają piramidy pod piachem? Po co? Po co oni niby to robią? Rząd. Po co rząd ukrywa piramidę pod piachem? Po co? Żeby nie było satelity widać. To są pagórki i tyle. Jeżeli ktoś zacząłby kopać, to pewnie trafiłby do więzienia za to, że jest zbyt ciekawy. Ogólnie nasz świat wygląda tak, jakby przeszedł przez różnego rodzaju kataklizmy. Mamy te budynki, które są zasypane piachem. Mamy budynki, które wyglądają, jakby były stopione. Mamy budynki, które znajdują się głęboko pod wodą i zostały zalane. Zaraz Czyli to powie są o wszystko takie 50 różne ciekawostki i cywilizacjach. pytania, które sobie ludzie zadają, o co chodzi, dlaczego tak się dzieje. I jesteśmy trochę trzymani w takim stanie ignorancji, że myślimy, że ludzie są tacy beznadziejni i że my nic nie jesteśmy w stanie stworzyć i że jedynie siejemy zniszczenia. Tymczasem jest to kłamstwo i to jest Co? propaganda, dlatego że ludzie są bardzo kreatywnymi istotami. I kiedyś tworzyliśmy te piękne Co? budynki. Technologia, która pomagała każdemu, kiedyś ludzie mieli dostęp do darmowej energii. Budynki były tworzone w taki sposób, że były w stanie pobierać energię z atmosfery, dlatego że wszystko we wszechświecie jest energetyczne. My jesteśmy stworzeni z energii. Cały świat jest po prostu jedną wielką energią i kiedyś ludzie byli w stanie pobierać. Aha, on mówi o darmowej energii z ludzi. No tak, o niewolni. Poczekaj. Dzięki, Kenak, raz za 12 lat. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić.
Tequila podkreślenie snack Boże, jaki dał on Agolibor 5 pierwszy złotych. farma za Zamiast oglądać mikropierdolenie tego gospodajcy, mogliśmy tego nieudacznika RB oglądać, jak gra w R i No chce już. mnie cyk like like. Obejrzymy zaraz, żeby się ten odchamić trochę, bo to już za daleko wyszło. To jest tam energia. Nikola Tesla, bardzo sławna osoba. Oho. On chciał dać ludziom dostęp do darmowej... Każdy fanatyk teorii spiskowych uwielbia Nikolę Teslę, bo jest w nim więcej teorii spiskowych niż we wszystkim łącznie wziętym. Fajne to jest, posłuchajmy. Energią, po prostu wziął tą technologię, którą kiedyś ludzie mieli i on chciał po prostu dać to wszystkim. I co się stało z Nikolą Teslą? To samo, co ze wszystkimi innymi osobami, którzy chcieli pomóc ludzkości. Po prostu byli marginalizowani, byli poniżani, dużo kłamstw było na ich temat sianych i... No i po prostu my nie mamy tych technologii. Oczywiście jest cała masa innych tematów związanych ze Szartarią, ale nie będę o tym mówił teraz na YouTubie. Opowiem o tym na platformie Buy Me Coffee. Jeżeli chcecie, to wpadajcie. Tam wstawię dodatkowe filmy związane z Tartarią. Jeżeli oglądacie ten filmik, to znaczy, że już teraz wstawiłem. Uważam, że historia jest bardzo ciekawym tematem, ale gdy chodziłem do szkoły, to nie znosiłem historii. Nie znosiłem historii, bo wszystko było takie sztuczne i sztywne. Także w tym okresie była ta bitwa, w tym roku, upadek imperium, w tym roku. I wydaje nam się, że mamy tak wielu tych ekspertów i historyków, którzy muszą wiedzieć i że po prostu nie ma takich opcji, żeby... coś było sfałszowane, no niestety, gdy otworzycie bardziej swój umysł, swoją świadomość, to uświadomicie sobie, jak bardzo jesteście okłamywani dosłownie o wszystkim i ci tak zwani eksperci wcale nie są ekspertami, dlatego że my żyjemy w świecie zarządzanym przez małą grupkę ludzi i ta mała grupka ludzi posiada Ile tak ludzi? Duże zasoby, taką ogromną ilość pieniędzy, że są w stanie przekupić każdego, kogo tylko zechcą. Są w stanie przekupić każdego naukowca, są w stanie zastraszyć każdego naukowca, historyka. Zresztą historycy też uczą się tego, co uczyli się po prostu na studiach. Natomiast gdy zadamy historykom różne pytania, takie, które wykraczają poza ich wiedzę, to zazwyczaj albo reagują agresją i pytają się, gdzie są twoje papiery, że się wypowiadasz na ten temat, gdzie są twoje dokumenty, albo nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie i po prostu mówią, że to była kiedyś jakaś starożytna technika, która teraz jest zapomniana i nie wiemy, jak to zrobili. Poza historią praktycznie każdy przedmiot jest skorumpowany mniej lub bardziej, medycyna chociażby. Jeżeli lekarz zacznie wykraczać umysłowo poza to, czego się uczył na studiach, zacznie kwestionować niektóre rzeczy, to jest, może utracić prawo do wykonywania zawodu. Dlatego ludzie są zastraszeni, z góry założone i ustalone i z góry zostało zatwierdzone, że to jest na pewno prawda. No po prostu to jest wszystko matryca. Ale w nauce ma być tak, że... Ty masz podważać autorytety, o czym on mówi. To co on mówi zaprzecza w ogóle istnieniu jakiejkolwiek nauki. I wiadomo, że znajdą się jacyś zatwardziali dziekani, rektorzy i tak dalej, co będą siedzą 40 lat i będą ci mówić, że nie możesz nowych rzeczy wprowadzić. Ale to nie znaczy, że po czasie i tak są nowe rzeczy wprowadzone, jeżeli są potwierdzone naukowo i tyle. No to są błędy ludzkie po prostu podczas nauki, ale to i tak, to co on pieprzy, właśnie to co mówię, miesza prawdę z taką toną gówna, że już człowiekowi się pieprzy we łbie. To jest najgorsze, to jest najgorszy rodzaj propagandy. Rix, to jest fikcja, żyjemy w kłamliwym świecie, po prostu. Dobrze, zakończę na tym ten filmik, mam nadzieję, że wam się spodobał i... Ale pierwsza lepsza rozmowa jego z naukowcem wyglądałaby tak, żeby się śmiał i mówił, że wierzy w kłamstwa i że dał się zindoktrynować i by coś tam pieprzył. No chłopie, no przecież ten człowiek jest naprawdę odklejony. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę